Na zaproszenie firmy BMG Goworowski klienci firmy mogli na własne oczy i uszy przekonać się, jak funkcjonują nowoczesne systemy bezpieczeństwa w Mercedesach. Kamera Północnej TV również uczestniczyła w tym ciekawym szkoleniu. Silna reprezentacja palety modelowej niemieckiego producenta została oddana do dyspozycji zaproszonych gości na autodromie w Pszczółkach. Firma BMG Goworowski, czołowy dealer Mercedesa na Pomorzu, sprawił swoim klientom niespodziankę. Proszę Państwa, dzisiejszy dzień mamy niepowtarzalną okazję, aby uczyć na samochodach wysokiej marki, wysokiej jakości, które są wyposażone w całą gamę systemów bezpieczeństwa. Niemniej jednak człowiek jest tym najważniejszym z zespołów, najważniejszym czynnikiem, który dba o bezpieczeństwo. Program treningu zupełnie odbiegał od typowej jazdy testowej. Tu mówimy o poślizgach nasterownych, podsterownych, o zachowaniu, a przede wszystkim o właściwej pozycji za kierownicą, która jest początkiem wszystkich manewrów i początkiem wyjścia z sytuacji kryzysowej. Cały potencjał naszego środka doskonalenia techniki jazdy jest wykorzystywany, bo i tor szosowy długości 1047 m, płyta poślizgowa pierścienna oraz płyta poślizgowa prostokątna, wyposażona przed wjazdem w urządzenie destabilizujące tor jazdy. Zadaniem treningu było przede wszystkim zaprezentowanie praktycznej wiedzy o możliwościach auta i jego kierowcy. Mercedesy są bardzo bezpieczne. Mamy na przykład system Collision Prevention Plus, czyli to jest system kolizyjny. Dalsze systemy to jest Distronic Plus, czyli jest aktywny tempomat i samochód też widzi poprzedzające samochody, może z równą odległością poprzedzać za tym samochodem. Zawodnicy podzieleni na mniejsze grupy walczyliby skutecznie zmienić tor jazdy w przypadku niespodziewanej przeszkody na drodze. Sprawdzili swoje umiejętności podczas awaryjnego hamowania czy wytrącania auta na tak zwanym szarpaku. Na sam koniec można się było sprawdzić na torze szybkościowym. Dowiedzieliśmy się też, w jaki sposób rozmiar auta ma wpływ na jego zachowanie na drodze. A jakie modele Mercedesów uczestnicy mieli do dyspozycji? Mercedesa klasy CLA, C-klasę, E-klasę oraz Mercedesa CLS. To był udany dzień, z którego wielu wyszło wzbogaconych o przydatną wiedzę i umiejętności. Polecamy również zobaczyć BMW w trzech odsłonach na trójmiejskich targach motoryzacyjnych oraz Mercedes GLC i nie tylko na Dniu SUV. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.